Historia wynalazków zna wiele plebiscytów, które miały rozstrzygać o losach różnych nowości. Chodziło w nich przede wszystkim o to, by w wyniku konkursu i szalonych poszukiwań, znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla dobrego funkcjonowania takiego lub innego sprzętu. Zwycięzca konkursu nie musiał być piękny i zgrabny, młody i dobrze śpiewać, czy, jechać, czy jeździć na lodzie. Ważne jednak byłoby dobrze radził sobie z powierzonym zadaniem. Tak też stało się u końca XIX wieku, kiedy to rozesłano na cały świat ludzi, którzy zajęli się poszukiwaniem jak najlepszego materiału na włókienko do żarówki. Podróżnicy rywalizowali, kto pierwszy i kto lepszy materiał na owo połączenie między drucikami znajdzie. Wszyscy jednak wyruszyli w podróż na polecenie szalonego wynalazcy Thomasa Edisona, który wówczas był już na tyle znany, że mógł sobie na takie eksperymenty pozwolić. Rozwiązaniem z Dalekiego Wschodu był zwęglony pęd bambusa. Wprost z pracowni zwęglona nitka z urwanego guzika Edisona. W końcu odkryto tę najlepszą substancję a wówczas płomienie gazu i nafty, którymi wcześniej rozświetlano noce, zaczęły drżeć ze strachu, że przy takiej konkurencji, jaką jest prąd elektryczny, pójdą w zapomnienie. Jak do tego doszło? Może warto na początku wspomnieć, że zastosowaniem prądu elektrycznego w oświetleniu interesowano się na długo przed Edisonem. Odkryty łuk elektryczny dający bardzo intensywne światło był pretekstem do przemyśleń nad tym, co zrobić, by światło tego łuku ujarzmić i zatrzymać. Pośrednio udało się to Pawłowi Jabłoczkowi. Jabłoczkowowi. Jego lampy pojawiły się na ulicach Paryża, jednak konkurencją dla oświetlenia Williama Mardoka się nie stały. Szukano bowiem przede wszystkim czegoś, co można by było z powodzeniem stosować wewnątrz budynków i co zadowoliłoby miłośników czytania do poduszki. No a jak tu czytać z 500 watową żarówką nad głową? Pomysł upadł, jednak idea zastosowania prądu oczywiście nie. Kolejni wynalazcy brali sprawę żarówki w swoje ręce ale efekty tych prac nie świeciły na tyle długo, by mogło to kogokolwiek zadowolić. Aleksandr Łodygin zrozumiał, że winny jest temu znajdujący się wewnątrz szklanej bańki tlen, ale za żadne skarby nie potrafił go definitywnie usunąć. Jednakże pomysł na samą konstrukcję żarówki był już gotowy. Urządzenie miało zamieniać prąd elektryczny na inny rodzaj energii. Podłączamy żarówkę do prądu głównie po to, by uzyskać światło. Nie da się jedna, jednak ukryć, że poza światłem powstaje też ciepło, o czym wiedzą hodowane pod lampą kurczaki. W każdym razie, jak już wiemy, do tego, co i dziś świeci w naszych lampach i lampkach, doszedł z pomocą swych, sw swych pracowników Edison. Jak łatwo zauważyć o ile tylko nie mamy do czynienia z żarówką o mlecznym kolorze, wewnątrz szklanej bombki znajdują się dwa solidne druciki. Pomiędzy nimi rozpościera się specyficzna nić, która łączy je ze sobą i umożliwia przepływ prądu elektrycznego. Prąd płynąc przez nić rozgrzewa ją do czerwoności, a nawet bardziej, a jednak nie spala. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze spalanie wymaga tlenu, a ten został skutecznie usunięty z wnętrza szklanej bańki. Po drugie, po tysiącach prób, jak wspomnieliśmy wyżej, odkryto tę najlepszą z najlepszych substancję łączącą, czyli osm. Było to zarazem jedno z najtańszych rozwiązań, wszak Thomas Edison chciał wygrać bujo światło z gazowniami, a mogło do tego dojść tylko wówczas, kiedy proponowane przez niego rozwiązanie byłoby tańsze od gazowych latarni. Edison najpierw jako włókno zastosował osm, potem tantal, a ostatecznie wolfram, który świeci dziś. Dziś żarówka wydaje się niezbędna w prawie każdej dziedzinie życia. To właśnie owo światło rozpięte między drucikami w szklanej bańce rozświetla domy, ulice, podwórka, namioty i wszystko to, co się tylko zechce. W zależności od tego, jak wielkiego światła oczekujemy, takie też mamy do wykorzystania żarówki. Jest ich wiele rodzajów, jednak trzeba przyznać, że wraz z coraz większą wiedzą, ekologiczną świadomością. I rozwojem technologii żarówki stają się coraz doskonalsze. Popularne jakiś czas temu świetlówki, wykorzystujące właściwości neonu, są wypierane przez tak zwane żarówki energooszczędne czyli nowszą wersję tych ostatnich. Aż trudno sobie wyobrazić, ale drucik żarówki, by zaświecić, osiąga temperaturę 3000 stopni Celsjusza. Podobnie trudno uwierzyć, że blisko 90% energii dostarczonej żarówce wyparowuje w postaci ciepła. Oznacza to, że warto zastanowić się nad oszczędniejszym rozwiązaniem, czyli żarówkami, które są w stanie nie tylko dłużej świecić, ale i pożerają mniej prądu. W żarówkach energooszczędnych światło powstaje poprzez luminescencję luminoforu choć brzmi to rzeczywiście bardzo atrakcyjnie, w zasadzie sprowadza się do pobudzenia za pomocą prądu elektrycznego specjalnej substancji luminoforu, którą są różnorakie związki chemiczne, a która potraktowana prądem zaczyna świecić. To zjawisko nazywamy luminescencją. Dziś świetlówki jako takie odchodzą w przeszłość, a przynajmniej staramy się ich unikać w naszych domach. Natomiast z radością wkręcamy w, w lampy żarówki energooszczędne. No cóż, odpowiednia reklama może zdziałać cuda i trzeba przyznać, że tak jak Edison, dzisiejsi producenci żarówek i tych zwykłych z wolframem między drucikami i tych innych zawierających luminofor dobrze się na niej znają.